Witam wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Jak widzicie, koledzy dotarły do nas nagrody ze wspólnego gojnika Kaszuby. Oczywiście chciałem zaprezentować rodziców tych gołąbków, które zdobyły dziewiąte oraz siódme miejsce z lotu finałowego. Tutaj są dyplomy. No i oczywiście te dwie lokaty w serii lotu memoriałowego świętej pamięci Mieczysława Bieska zajęły te gołąbki pierwszą serię. No i chciałem zaprezentować. Gołębie są nieprzypadkowe, wywodzą się naprawdę z bardzo ciekawych gołębi. Tu trzymię w ręku matkę tych gołębi. Bardzo ładny, piękny gołąb o fenomenalnym oku. Zaraz tutaj pokażemy dla miłośników oczu, jakie ten gołąb ma wspaniałe oko. Teraz może słabe mamy światło. Poprosimy może latareczkę, tu przyświecimy, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Piękne z takim znakiem oko. No, dla miłośników oka to jest coś wspaniałego. Chociaż ja tak do końca w to oko nie wierzę, ale jednak chyba coś w tym jest oku. Także tak wygląda ta samiczka, ładnej budowy. Samica jest rocznika 2019-690-383, która wywodzi się z góry. Jest to oryginalny gołąb Jele Rozjers. Ojcem tego gołąbka jest oryginalny gołąb z hodowli Jele Rozjers. I oczywiście w tym gołębiu są też takie gołębie jak Quinel. Jest wnukiem do Quinel. No i od dołu jest po prostu elektro. I tutaj mamy rodowód tego gołębia. Tutaj jest samica Quinel. Tu jest jej córka. No i tu jest oczywiście ten gołąb jest wnukiem. No i tutaj mamy gołębie elektro. Matką tej samicy, czyli babcią tych zwycięzców, jest oryginalny gołąb od kolegi Jarosława Grzankowskiego. Jest to wnuczka elektro, tu jest córka elektro, tu jest elektro. Także naprawdę super połączenie tych gołąbków. A co ciekawe, ojcem tych zwycięzców, a zarazem jakby mężem tej samiczki, jest gołąb od kolegi Roberta Zguda, też wywodzący się z linii elektro, który był uczestnikiem na Algawre Golden Race, też na wspólnym gołębniku. Widzimy, ta samiczka ma takie minimalne białe łezki koło oczu, tak samo jak te gołąbki, lekko mazana. No ta akurat ma białe lotka, dzieci nie mają, ale z tego co mi mówił kolega Sebastian, obie z gniazda będą samiczki. Co jest ciekawe, to są gnieźniaczki, siostry i gnieźniaczki z jednego gniazda. Tutaj mamy, troszkę się nam potarasił, piękne skrzydło, zobaczmy, jest to gołąb oryginał od kolegi Robert Zgód, wspaniały budowy, niewielki samczyk, mocnych piersiach, bardzo ładny gołąbek, też wywodzi się z linii elektro. Za chwilę zaprezentujemy jego rodowód. Gołąb ma numer o końcówce 101. Także super gołąbek. No i on jest właśnie ojcem tych samiczek. Teraz pokażemy jego rodowód. I tutaj mamy rodowód tego gołąbka. Od góry jest to oryginalny gołąb od Roberta Zguda. To jest gołąb lotowy numer 97. A tu jest rodowód tego gołąbka 101. Akurat nie mamy pochodzenia dalszego tego ojca, za to mamy matki. Matka jest o numerze też oryginał Roberta Zguda 336, czyli też jest wnuczka elektro. Syn elektro jest dziadkiem tego gołąbka, czyli te samiczki są prawnuczkami do elektro. Tutaj mamy elektro. Od dołu jest jeszcze też ciekawe połączenie. Gołąb hat-trick od kolegi Carl van Rompuy.
Także tutaj bardzo fajne połączenie, bo rozmawiałem z Robertem. Robert chwalił sobie połączenie Verkameny na hat-triki, także tutaj Elektro. Bardzo fajnie, myślę, że to też nie jest przypadkowe łączenie u Roberta i też go nie jest przypadkowy, skoro został wysłany na wspólny gołębnik Algawre. Także widzimy, te gołąbki dały właśnie, wydały te dwie samiczki, gnieździaczki, które siadły na wspólnym gołębniku na pozycji 7 i 9, co dało pierwszą serię, zwycięską serię. I co jest ciekawe, tak jak mówię, to są gnieździaczki oraz to, że na całym wspólnym gołębniku wróciło tylko 16 sztuk, także naprawdę było ciężko i jednak te samiczki sobie poradziły. Co widać, że to też nie przypadek, ponieważ jak jedna, tak i druga dała rady i wróciły. I to w niewielkim odstępie czasowym jedna od drugiej. Mamy też tutaj wydruk z Grand Prix FCI, gdzie odbywała się walka z 10 gołębników, 4 najlepsze wyniki brane. Jest to klasyfikacja ogólnoświatowa, gdzie zajmujemy 8 miejsce, drugi jest Polski. Przed nami na 6 miejscu jest kolega Maziarz. No i my jesteśmy na 8 pozycji. Także też myślę, że jest to ciekawe. Tu jest po 6 gołębi z 4 gołębników wynik brany, a na 10 można było dać, gdzie 38 gołębników jest, że tak powiem, w FCI. I z tych gołębników oczywiście z naszego nie mogliśmy brać, bo na naszym nie uczestniczymy, więc też nam odpada jakby 37, czyli jesteśmy, że tak powiem, mniej o jeden od innych uczestników. Także też ciekawy wynik. No i jeszcze możemy pokazać te gołąbki. Widzimy, wpuściliśmy je do klateczki. Już idą ładnie w parę. Poznały się. Teraz może trochę są wystraszone. Także myślę, że te gołębie pokazały swoją wartość, z czego bardzo się cieszę. No i przede wszystkim chcę podziękować koledze Sebastianowi za te wspaniałe pucharki. No i myślę, że też dobrą opiekę, ponieważ żeby te gołębie dotrwały do finału i wróciły z niego, też musiały być odpowiednio do tego przygotowane. Także myślę, że też należą się koledze podziękowania. Także tyle. Aukcja tych gołębi, tych dwóch samiczek będzie odbywać się na portalu aukcyjnym Nasze Gołębie. Także zapraszam kolegów do licytacji, bo uważam, że naprawdę warto nabyć sobie te gołąbki. Myślę, że naprawdę będzie z nich pociecha. Także pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.